Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Krzyżanowski Grzegorz, jestem dyrektorem tutaj lokalnego oddziału MySysu. Firmę mamy w Gdyni, w zasadzie za miedzą vis-a-vis po drugiej stronie torów. To jest nasz nowy office, w którym jesteśmy od niedawna. Przygotowaliśmy prezentację. Nie wiem, w świetle tego co mówił kolega przed chwilą, w odróżnieniu od niego, który nie miał prezentacji, my mamy, więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Postaramy się zaprezentować te slajdy dynamicznie, zmieniać się rolami, wymieniać pałeczką mikrofonową, tak żeby to było szybko, dynamicznie, no przede wszystkim, żeby to było ciekawie. Także oprócz tutaj no, ekipy, która nas wspomaga, koledzy są z naszego biura w Gdyni. Mamy gościa, który przyjechał z Paryża. Jest to jeden z menedżerów i poproszę jego najpierw o zabranie głosu. Gilles Kammerer, Head of QA w MySysie. Hello, good evening. I just got a very interesting lesson for me in Polish on Linux. Few things I need probably to catch up with my colleague. So my apologies, I'm French, I'm coming from Paris and my Polish wording is extremely limited. But I would like to talk a little bit about MySys, about this company. I'm working for this company for 15 years now. And I would like to explain what we are doing in MySys, in the MySys office that is in Digne. So what kind of software we are developing. Rather than doing a lot of speech, I think I would like to show you what it is about. MySys is a software provider. We are developing this software, and all this software that are here are developed in Digne, in the MySys office there. This software are made for the financial market to manage the trader desk, to manage the financial operation. All this software has a very important added value. To build this software, it has required more than 200 developers across multiple sites. So MySys is doing software, is doing development, but also is doing business analysis from the financial industry and quality assurance testing. So I'm responsible for the quality assurance part. And again, the quality assurance department is has a very big team here in Digne. Before we start, let me tell you a little story. Back in 2008, you might remember the nice bank Lehman Brothers. This bank collapsed over a weekend, so it was a big event. And then if you look on Google, if you type on Google the most stupid bank of the world, you will find some reference, at least one, and you will find the name of the bank that on the morning was not aware that Lehman Brothers collapsed and decided to do the normal payment of half a billion dollars. They decided, because the system was like that, so they were not informed in real time. So they sent to Lehman Brothers, a bank that was not existing anymore, $500 million. Of course, that they'd never see back. So if you look, I think the correct keyword in Google is the most dumbest world, the most dumbest bank in the world. Fortunately for this bank, it is a very successful bank. So $500 million, you know, well, that's not a problem. For me, it looks like a problem. And it looks like they don't have the proper system to manage this kind of operation. They don't have the proper system to manage the financial operation. It was back in 2008. A few years back, you may have heard about a very popular French guy in Société Générale. He has lost $5 billion. Oops. Again. Problem in the system, problem in the risk management, problem in the financial software designed for the bank. Recently, an independent provider has made a study on the market and it came up that 50% of the bank today still has not a proper risk management system. Still 50% of the bank, despite all the loss that we have seen. So for MySys, we are developing software
We are developing software for 30 years now, and for now 6 and 7 years we have an office in Digne where we are actively recruiting. And so it's not on YouTube, but let me show you a little demo as well. Not a demo, a little video. Well, I think. So this is our answer to the most dumbest bank of the world. Full screen. That any resemblance is coming from actual cases. So this is what we are developing. This particular software has been sold to already more than 200 customers. We're expecting obviously to sell more and more, and a lot of components from this software are actually developed in Digne. I will pass now back to Grzegorz. Grzegorz will explain why we have created this center in Digne. Thank you very much. Dobrze, zacznę po polsku. Po angielsku, chociaż widzicie, no u nas w firmie cały czas mówimy po angielsku, także to już taki nawyk. Dobrze, no więc biuro w Gdyni powstało w 2007 roku, w połowie. Byliśmy wtedy częścią Thomsona Reutersa jako taki wydzielony biznes unit pod nazwą Risk Trade and Risk Management, to się nazywało wtedy. W takiej postaci dojechaliśmy do roku z przygodami w międzyczasie, w 2010 roku, bo Thomson Reuters łączył się z Thomsonem Reutersem. No a na początku lutego tego roku zostaliśmy sprzedani przez Thomsona Reutersa w firmie Vista Equity Funds z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przez parę miesięcy funkcjonowaliśmy jako Turas, aby następnie zostać połączonym właśnie z firmą Mysys przez naszych właścicieli, którzy również kupili Mysysa, tego starego Mysysa, kupili parę miesięcy wcześniej Turaza, połączyli nas i zrobili z nas nowego Mysysa. Jeśli chodzi o office w Gdyni, niewiele się zmieniło, oprócz tego, żeśmy już musieli opuścić biuro Thomsona Reutersa. Mamy własne, nowe, bardzo fajne biuro. Zapraszam, można się spróbować omówić, zobaczyć jak funkcjonujemy. Może będziemy robić jakieś dni otwarte, to wtedy, to wtedy
wtedy oczywiście będziemy zapraszać. Obecnie w Gdyni jest no mniej więcej 100 osób, z czego tak pi raz drzwi 50 to są deweloperzy. Następne 30% to jest QA, osoby testujące funkcjonalnie i technicznie. Mała, stosunkowo paręnastoosobowa grupa supportu trzeciego stopnia, no i takie funkcje sklejające właśnie troszkę parę osób administrujących siecią, jeszcze tam kolejne funkcje pomocnicze. Robimy aktywne rekrutację, taką, żeby to robić w przeciągu paru miesięcy, no powiedzmy w przeciągu roku następnego do około 150-180 osób, także mnóstwo ogłoszeń teraz dajemy. Zaraz o tym powiem. Zanim przejdę troszkę tak właśnie do tego, kogo szukamy, taki slajd, żeby jakby troszkę może przybliżyć bardziej tematykę wam i no, żeby stworzyć pewną zachętę do zainteresowania się tematyką, o której była mowa przed chwilą na tym filmie. Taki bardzo proste zagadnienie. Wyobraźmy sobie, że no, działamy aktywnie na giełdzie, kupujemy akcje. Załóżmy, że ta giełda ma tylko cztery akcje. Tutaj w tym przykładzie tak sobie założyłem. Mamy Microsoft, mamy Thomson Reutersa, mamy IBM, mamy Google. I tutaj na tym dużym wykresie to są no, ceny akcji z przeciągu ostatniego roku, od 26 listopada zeszłego roku do 26 listopada w tego roku, czyli z wczoraj. Slajd jest gorący, ciepły, wczoraj go robiłem. Co możemy powiedzieć? Microsoft, stopa zwrotu roczna 13%, troszkę więcej, Thomson Reutersa 8%. Czyli włożyliśmy w zeszłym roku 100 dolarów, 108, 100, przepraszam, 113 wyciągamy teraz. Thomson stopa zwrotu 8, IBM 7, Google 12. Pod spodem mamy coś takiego, co jest no, standardową, standard deviation, po polsku dyspersja. To jest stopień zmienności akcji. To się w bardzo prosty sposób liczy. Nie wiem, czy teraz uczą tego w liceum. Za moich czasów jeszcze w liceum takich rzeczy nas uczono. Można powiedzieć, że im większa dyspersja, tym większa zmienność, a więc tym większe ryzyko takiej akcji. Co byśmy chcieli? No, chcielibyśmy, żeby mieć jak największy zwrot, prawda? Bo to są te pieniądze, które wyciągamy no, po jakimś czasie, przy jak najmniejszej standardowej dewiacji. Dlatego, bo jeśli mówimy, że ta zmienność jest niebezpieczna, bo możemy trafić na dole, możemy trafić na górkę, ale jeśli trafimy na dole, możemy dużo stracić. No więc chcielibyśmy, żeby mieć taką sytuację, żeby no, jak największą osiągnąć stopę zwrotu przy jak najmniejszej dyspersji. Problem optymalizacyjny jest taki w takim razie, jeśli no i na tym dolnym rysunku tutaj mamy, tutaj mamy oś dyspersji, a tutaj stopę zwrotu. I to są kolejno właśnie te cztery nasze filmy. No więc tak na przykład IBM tutaj ma IBM 7,71 przy dyspersji 17%. No i teraz co byśmy chcieli zrobić? Takie portfolio sobie skomponować, żeby zmaksymalizować zwroty, a zminimalizować dyspersję. Bardzo ciekawe zadanie, stosunkowo proste, optymalizacyjne. Okazuje się, że no taką maksymalne, czyli będziemy ruszać wagami tych poszczególnych naszych zmiennych w portfolio. Chcemy no, zoptymalizować
optymalizować nasze portfolio. Tak, tutaj krzywa zaznaczona tymi kwadracikami pokazuje, że mimo że stosujemy te cztery no, nasze zmienne wejściowe, no, symbolizujące te cztery akcje, znaczy no, akcje tych czterech firm, optymalnie dobierając wagi, możemy posuwając się po tej krzywej, na przykład zminimalizować dosyć, no, troszkę zminimalizować dyspersję, nie tracąc stopy zwrotu. To na zachętę, jeśli ktoś by chciał się tym zainteresować, zapraszamy do nas. Już była mowa, no, w Gdyni rozwijamy Condora, to jest nasza sztandarowa aplikacja. MGR, kolejna aplikacja, z powodu czasu już nie będę o tym mówił dokładnie. W developmencie, o którym mówiłem, że mamy około 50 osób, to no, stosujemy głównie C++ i Java, jeśli chodzi o metodologię Agile. A jeśli chodzi o współpracę, no to współpracujemy z Paryżem, z Londynem, tam są inne biura Microsoft. Jeśli chodzi o QA, no to jest testowane są te aplikacje zarówno pod kątem funkcjonalnym, a to wymaga oczywiście wiedzy finansowej, no i poza tym technicznym, czyli performance, upgrade, instalacje, prawda? No i ta grupa właśnie, o której poprzednio wspomniałem, support trzeciego stopnia. Osoby tam pracujące zajmują się tymi najbardziej ciężkimi case'ami, które przychodzą do klientów. No i teraz tak, przegląd pozycji, na które rekrutujemy. C++ developer, Java developer, Technical QA, Functional QA, to są pozycje, no, wiele mamy takich otwartych pozycji teraz, to ktoś ciekawy może się tym zainteresować. I w tym momencie przekazuję pałeczkę kolejnemu naszemu koledze. Kolega Nicolas Correa jest Francuzem, ale pracuje tutaj lokalnie od no, półtora roku w Polsce. Kolega Nicolas powie nam o specyfice pracy nad produktem, który się nazywa MGR po angielsku. Przekazuję pałeczkę. Dobry wieczór. I speak a bit Polish, but I would prefer to keep this presentation in English with a French accent, if it's okay. It seemed okay before. So I will speak just for 5 minutes about performance, and I will start as an introduction about the performance of our products, why the customers need it. So this was shown in the movie, and Gilles earlier explained it. You know, maybe it was a bit not very clear in the movie, because for you saw value at risk, maybe you don't know what it is exactly. It's something that requires billions of calculations. So to be able to give this in a few minutes is a huge value we give to our customers. Yeah. So the banks need to react to the market conditions quickly. They want to see their risk quickly. So that's why we need performance. We also need scalability, because more and more banks trade with computers. It's not traders anymore which do the trades. It's called automated trading. And computers do the trades, so it increases the volume a lot. So how do we do this? We have a distributed architecture, means we dispatch the computations to several machines. So it means, you know, you can add machines, it will go faster, it will scale. We have a distributed cache to get the results, the data that we access frequently, closer in memory.
Then the next bottleneck becomes the storage of the calculations, and we have developed in-house a NoSQL solution, a bit like Hadoop. In some areas of the product, we even use graphical processing unit and GPUs on the graphics cards to do some calculations. So it's, you know, there's some innovation, but I'm a developer, right? And my day-to-day work, well, not so long ago, the performance of our tools, let's say, was not great. To give some context, the product is 2.3 million lines of code, and a few months ago still, or a year ago, we were using Maven 2, which doesn't do distributed builds, ClearCase for source control, which is old and slow, and regular machines, 4 gigabytes of RAM, and slow hard drives. And so I don't know if there are some developers in the room, I think there are. So you may know this sort of scene, which was illustrated by Randall Munroe. The number one programmer excuse for legitimately slacking off, my code's compiling. Yeah. But it's funny, but it's also frustrating, yeah, because although we do enjoy a fight on office chairs with swirls from time to time, we also like to code, and we like to write code. And to have to wait for the computer to let us code is just frustrating. This, plus the fact that, you know, if your machine is slow, it's also slow to run tests, so you don't run them, and then we have it's the whole continuous integration story, right? So we have continuous integration, but it also requires some investment. So the management agreed to invest, and we found this recipe. Pretty simple, throw in some hardware, very fast SSD drives, 32 gigs of RAM, some software, so we switched from Windows to Linux, which will make some happy. Not Red Hat for us, but to Git as well. Well, it's actually all open source tools, right? Git, much faster than ClearCase, makes it easy to work with teams in other locations. We work with London and Paris quite a lot. Maven 3, which can build in parallel. And we put a lot more nodes on Jenkins, a lot more hardware. And now we do 3 different sorts of tests for every single commit. And we do immediately 3 different sorts of tests plus code analysis. So, you know, gives much better results. To this, you add a 24-inch screen, because developers like large screen to see their code. And this is how we work. This is the space where the team is. So you see on the top left corner, Jenkins screen giving us the test failures, so, and people who are busy here to fix them. And most important, at least for me, the build time is down from 45 minutes to 4 minutes and 43 seconds, almost 10 times faster for 2.3 million lines of code. And I mean, this completely changes the way we work. We are back to really taking pleasure in what we do, and when we take pleasure in what we do a good job. Our customers like it, management likes it, and they decided to roll out this developer workstation to all developers now. Yeah, and a few things I wanted to point out was that some of these innovations here, Git, Maven 3, and more better use of Jenkins came from people here in Denia. So thank you, Denia. And to now pass to, I don't know who is speaking first. Yeah, if you thought that 2.3 million lines of code is a lot, then just wait. Yeah, just wait. Będę mówił po polsku, tak jak powiedział Wojta. Myślę po polsku i mówię w takim języku, jakim myślę. Pytanie, dwa. Czy są to deweloperzy C++? Masa, no. A ilu nie od nas? No dobra. Pytanie numer drugie z naglądą. Czy ktoś wie, co to za ptak? Kurczę, tyle nie mam. Dobra, tak, kondor. Kondor, który przyleciał do nas, narodził się jako taki lat temu, cirka 15-20 na Cekwanu, ale 5 lat temu z haczykiem znalazł przytulne gniazdo w tutaj w Dyni.
i ma w tej chwili około 40 opiekunów, którzy dbają o to, żeby rósł i utrzymują go. Utrzymują dla kogo? Tak naprawdę dla siebie, dla nas, ponieważ naszymi klientami, użytkownikami Condora są instytucje wymienione na tym slajdzie. Jest ich znacznie więcej, bo skoncentrowaliśmy się tylko na tych polskich. Nie, no uwaga. Ministerstwo Finansów korzysta z Condora, ale to nie ma BDM, za Bóg publiczny. Sami to zrobili. Condor jako aplikacja wspiera, jest układem aktywności dla banku. Wspiera wszystkie obszary aktywności, począwszy od tych, którzy inwestują, chociażby przegrywali de facto na giełdzie 5 miliardów dolarów. To jest front office, poprzez tych, którzy im patrzą na ręce, tudzież nie wykonują swojej roboty, bo nas bank traci. Middle office poprzez obsługę stricte administracyjną. Ktoś musi dokonać przelewu, ktoś musi sprawiać, żeby święty biurokracy odebrał swoje... Na jakich architekturach działamy? Tak naprawdę Condor uruchamia się na AX-ie, to jest zaszłość, już tej wersji de facto nie wspieramy, ale klienci jej używają. Taki mały bank, Bank of China. Z tego korzysta. Tak. Solaris, zarówno z parkowej, jak i X86, Windows, nie muszę się tym chwalić, Red Hat, na którym uruchamiamy, ale, sorry, na tym kompilujemy, tym to dystrybuujemy do klientów, ale pracujemy jako deweloperzy na Ubuntu. To, o czym wspominał Nikolas, mamy stacje, które są do tego przystosowane. Pod spodem nie mamy silników na OSQL-owych, są to klasyczne rozwiązania, tak to określimy, Sybase i MS SQL. Porównanie. Przepraszam z góry, nie wiem, na której wersji kernela to zostały zdjęte statystyki. Porównujące wolumeny, liczbę linii kodu, wektor niebieski i pomarańczowy, liczbę plików, jakie konstytuuje Condora versus Linux i versus inne produkty z naszej rodziny. Kernel Linuxa jest większy, ale my mamy więcej plików. A ile? Konkretnie 42 tysiące z haczykiem. Linkujemy się z ponad 3 GB bibliotek zewnętrznych. 600 bibliotek naszych własnych, tak, dzieło rąk. I wielu lat doświadczeń w ten sposób. Ponad 120 binarek tworzących ekosystem kondorowy. Nasza binarka, nasz główny, pierwszy punkt kontaktu naszych traderów w bankach z aplikacją Deal Manager po skompilowaniu debugu, z czego korzystamy, będziemy korzystać na dniach, zajmuje 1 giga, więc troszkę waży. Ogólnie 10 milionów linii kodu. Żeby to wspierać, żeby móc na tym jakoś zapanować, korzystamy. I jeżeli ktoś by chciał się do nas dołączyć, będziemy korzystać z Consa, który jest naszym systemem buildów, który staje się nim, z maszyn Windows Linuxowych. Nie, od Windows odchodzimy, ten coś to jest maszyna wirtualna, żeby odpalić Excela. Czyli standardowe narzędzie kadry zarządzającej. Okay, kilka słów wyjaśnienia, po co potrzebne nam 10 milionów linii kodu. Otóż bank, kupując taki system, ma dosyć specyficzne wymagania. Kiedy już go kupi i zainstaluje, najchętniej chciałby go używać przez następne kilkanaście lat. I mamy klientów na przykład, którzy w sposób ciągły używali system przez 2,5 roku nieprzerwanej pracy z małymi przerwami poszczególnych części, natomiast całość chodziła w sposób ciągły. Także od strony architektonicznej mamy pewne dosyć duże wymagania. Jak sobie radzimy z tym? Na przykład, jak zapewniamy niezawodność systemu? Dzielimy problem na mniejsze kawałki, czyli robimy kilkanaście procesów, różnych serwerów, handlerów, jakieś procesy odnośnie interfejsu użytkownika, które same z siebie mogą oczywiście się zawieszać, przestawać działać, natomiast spowoduje to ograniczenie tylko części funkcjonalności, natomiast całość systemu dalej będzie działała. Mamy też procesy, które pilnują jedne drugich, jeżeli jeden upadnie, drugi go podnosi. Mamy też redundancję, czyli jeżeli proces normalnie w ciągu dnia czegoś nie policzy, wtedy kolejny proces w ciągu nocy jest w stanie sobie to poprawić.
No i dla klientów jest też ta zaleta, że mogą sobie produkt skalować, dostawiać serwerów, dostawiać, uruchamiać kolejne procesy, jeżeli potrzebują większej mocy obliczeniowej. To jest taki mały przykład zależności między naszymi wszystkimi 600 bibliotekami w systemie. I patrząc na to, czasami mam ochotę zabronić programistom dopisywania kolejne linijki kodu. I część programów, część problemów rozwiązujemy raczej usuwając kod niż dopisując. A rozwiązywanie różnych problemów to jest taka zagadka logiczna, czy takie poszukiwanie skarbów, które czasami jest bardzo pasjonujące. Jeżeli ktoś ma ochotę, tutaj kolega ma taką zagadkę logiczną, którą możemy dać do rozłożenia. To jest mniej więcej wyzwanie, którym nasi programiści muszą sprostać. Rozłożyć. To trzeba rozłożyć. Nie psuje się, już próbowaliśmy. Nie da rady psuć. To jest stalowe, także. Także jeżeli ktoś chce rozwiązywać tego typu problemy, może się nam zgadzać. To zakończa nasze wystąpienie. Mam nadzieję, że było ciekawe. W pigułce postaraliśmy się przedstawić, co robimy i jakie są dziedziny naszych zainteresowań i działalności. Dziękuję bardzo.